całkowity zakaz wprowadzić. No, możecie rozważać, co słuchajcie, ty piary. Życie kobiety czy życie dziecka, no ale to jest bardzo poważny problem. Co ta pani myśli na temat urodzenia dzieci z gwałtu? W ustawie, no ale ta. Z gwałtu, no to proszę pani, no to jeśli wolno, to jest dopiero niewinne według waszej nomenklatury stworzenie. Proszę bardzo. Dokładnie tak, zgadzam się tutaj i mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, kiedy bez względu na pochodzenie człowieka nie będzie go można również w tej sytuacji zabijać. Bo tutaj nie chodzi tylko o gwałt, panie redaktorze, ale chodzi tutaj o czyn zabroniony. Także na przykład to dotyczy małoletnich poniżej 15 roku życia. Witamy w Polsce, w nowej Polsce. Dwunastolatki gwałcone, które zajdą w ciążę, były zmuszone do urodzenia tego dziecka. Pani uważa, że bardzo tak bym chciała, żeby dwunastolatki w naszym kraju PiS w ogóle nie zachodziły w ciążę. Bardzo bym też chciała, ale zdarza się niestety, że w wyniku czynu zabronionego zachodzą. No i co wtedy? Chciałaby pani, żeby taka dwunastolatka była zmuszona do urodzenia dziecka? Tak? Chciałabym bardzo, żeby edukacja seksualna, która obowiązuje w naszym kraju... No odpowiedz, kurde, blond pipo. To odpowiedz na pytanie. Tak, proszę. Chciałabym po pierwsze, żeby edukacja seksualna typu A była rzetelna. Kurwa, co ma edukacja seksualna 12-letniego dziecka do gwałciciela? Tego, że to nie jest czas na zachodzenie w ciąży. Warto też zaznaczyć, że te przypadki ciąży, które w naszym kraju miały... Boże, co napierdoli? Boże. Chodzi o gwałt, prawda? W ciąży 12-letni pochodzi z gwałtu. Ona może być świetnie wykształcona. Ona może być nawet profesorem. Tak jest. W sprawie rodzenia i różnych innych rzeczy w wieku 12 lat. Ale zostaje zgwałcona. I co wtedy? Proszę mi odpowiedzieć. Jeżeli pan redaktor nie będzie na mnie krzyczał i nie będzie mi przerywał, to odpowiem na pytanie. Jezus, co to jest za debilka? Na pytanie, no proszę, no co ma wykształcenie dobrze tutaj do rzeczy? Chciałabym, żeby te nastolatki w wyniku rzetelnej edukacji seksualnej typu A nie zachodziły w ciążę, a jeżeli zajdą, żeby nie były zmuszane, żeby nie było, nie sugerowano im kolejnego gwałtu na ich osobie, jakim jest aborcja. Boże, szkoda, że... Aborcja i to, co się wczoraj wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, czyli zakaz aborcji. Aborcja przede wszystkim dotyka dzieci oraz kobiety, którym się wmawia, że to jest nic takiego, że to jest zwykły zabieg, a to jest zabieg, który niszczy kobiety, niszczy rodziny, niszczy całe społeczeństwa. Debilka, czasami Boże. Czasami po dokonaniu aborcji, czasami wiele lat. Pani poseł. Natomiast jeśli chodzi o życie, że mówiliśmy, że kobietom się coś wmawia.